Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku mój komentarz do doniesień z wczoraj i dziś, które mówią o tym, że administracja amerykańska udzieliła zgody Ukrainie na uderzenie amerykańską bronią w głąb Rosji. Skomentuję zarówno te doniesienia amerykańskich mediów, jak i odpowiedź władz rosyjskich i samych. Ekspertów w Federacji Rosyjskiej. No, przeanalizuję dla Państwa różne możliwe scenariusze, ale także odniosę się do tych informacji z wczoraj i dziś na temat zmasowanego ataku na ukraińską infrastrukturę, które, którego dokonała Rosja, używając 120 rakiet i 90 dronów. I po raz kolejny tutaj przeanalizuję dla Państwa kontekst tego, bo on jest istotny także. Patrząc na to, w jaki sposób media w Polsce, media głównego nurtu relacjonują ten konflikt. Dziękuję Państwu za dotychczasowe wsparcie mojego kanału, podcastu geopolitycznego. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go, do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzimy do głównego tematu. Od wczoraj, od 17 listopada 2024 roku amerykańskie media na czele z, agencjo, z Agencją Reutera, z dziennikami Washington Post, New York Times e, informują, że prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, miał, e, o, miał zezwolić Ukraińcom na użycie rakiet systemu etakems do uderzenia na terytorium Rosji. E, no, oczywiście te pociski systemu ETAKEMS mają. Różny zasięg w zależności od użytej głowicy, ale taki można powiedzieć, zasięg skuteczny, najdalszy to jest 300 kilometrów. No i cóż, chociażby Washington Post poinformował, powołując się na, na źródła właśnie w administracji amerykańskiej, że to pozwolenie Ukrainie na użycie systemu etak na terenie Rosji ma rzekomo mieć na celu odstraszenie Korei Północnej od tego, aby. Państwo to nie wysyłało kolejnych żołnierzy do działań wojennych. Te wszystkie doniesienia mediów zachodnich mówią o tym, że Korea Północna wysłała swoich, swoje elitarne oddziały do tego, aby wspomóc siły zbrojne Federacji Rosyjskiej w wyparciu wojsk ukraińskich z obwodu Kurskiego. Podobne informacje są przekazywa były przekazywane przez Reutersa, który powoływał się na trzy niezależne źródła czy przez dziennik New York Times. Co ciekawe ten ostatni periodyk, ten ostatni także portal poinformował, że administracja amerykańska zezwoliła ukraińskiej armii na wykorzystanie systemu ATACMS wyłącznie do Prowadzenia walki na terenie obwodu Kurskiego w Federacji Rosyjskiej. To akurat jest istotne, istotne zawężenie tego, tego użycia potencjalnego. Trzeba też jasno powiedzieć, że tych wolnych, tych wolnych rakiet, właśnie systemu etak no, które Stany Zjednoczone są w stanie przekazać Ukrainie, wcale tak dużo nie jest. Natomiast no, niewątpliwie użycie. Takich rakiet o donośności 300 km w głąb Federacji Rosyjskiej byłoby olbrzymim precedensem w tej, w tej wojnie. No i patrząc na doktryny wojenne Federacji Rosyjskiej, no miałoby to potencjalnie bardzo duże, bardzo duże skutki. Mogłoby mieć to bardzo duże skutki nie tylko dla Ukrainy, ale dla. Całego NATO, no a zwłaszcza dla tak zwanej wschodniej flanki NATO, dla państw dziewiątki bu bukaresztańskiej, ze szczególnym naciskiem na Polskę, która jest krajem tranzytowym, to przez Polskę idzie główny, idą główne transporty właśnie broni na. Na Ukrainę. No i w tym kontekście nie sposób, nie sposób zanim przeanalizuję wypowiedzi polityków rosyjskich i to, jak mógłby, jak mógłby wyglądać odwet rosyjski, no warto przyjrzeć się tym doniesieniom, które mamy od wczoraj, że Rosja dokonała zmasowanego ataku na ukraińską infrastrukturę krytyczną, w tym na infrastrukturę energetyczną, chcąc ją zniszczyć przed zimą. Miały też ucierpieć regiony graniczące, graniczące z Polską. Rosjanie mieli użyć 120 rakiet, 90 dronów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, po raz kolejny trzeba zadać pytanie, jak to się dzieje, że od początku wojny na Ukrainie, czyli od 2014 roku, no bo przecież wojska rosyjskie na terytorium, na terytorium Ukrainy, w granicach prawnych, w granicach de jure, pojawiły się przecież nie w 2022 roku te wszystkie spekulacje w mediach w Polsce o tym czy Rosjanie wejdą czy nie wejdą spekulacje z końca 21 i 22 no były krótko mówiąc nie na miejscu bo Rosjanie na terytorium de jure Ukrainy byli od 2014 natomiast Natomiast warto zadać sobie pytanie, jak to się dzieje, że nawet po eskalacji z 2022 roku Rosjanie, mając taką możliwość i przeprowadzając wiele ataków rakietowych, nigdy nie zniszczyli węzłów logistycznych, którymi Ukraina odbiera zachodnią broń. Nawet ten wczorajszy przecież zmasowany atak przez niektóre media okrzyknięty, największym od września 2022, w żaden sposób nie sparaliżował zachodnich dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę. Żaden z węzłów kolejowych, żaden z węzłów drogowych, żaden z węzłów y, logistycznych, jeżeli chodzi o lotniska, którymi Ukraina odbiera. Setki tysięcy ton sprzętu wojskowego, idącego z Polski właśnie na Ukrainę, nie uległ do tej pory zniszczeniu od 2014 roku. Zwłaszcza od 2022. Ja od samego początku mówiłem, że Rosja nie będzie i nie prowadzi, i nie prowadziła jak dotąd przynajmniej pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Wynika to z prostej Oceny geopolitycznej, że celem Rosji nie jest okupacja całej Ukrainy, nie jest wchłonięcie całego państwa ukraińskiego. To od samego początku, od 2014 roku, nie był cel Rosji. Ten cel się nie zmienił w 2022. W związku z tym, siły rzucone na Ukrainę są nieproporcjonalne do, tego, do tych celów, które media głównego nurtu w Polsce zakładały. Musimy sobie zdawać sprawę, że Rosja nie przeprowadziła mo mobilizacji powszechnej, że prowadzi wojnę zaciągiem kontraktowym, że Rosja przede wszystkim prowadzi tę wojnę. Siłami, można powiedzieć, że wojska lądowe są pomocniczym rodzajem, rodzajem wojsk. Tutaj główny, główny ciężar, czy piechota jako taka jest pomocnicza. No główna rola to jest artylerii, wojsk rakietowych, oczywiście uderzeń, rakie, uderzeń z powietrza, uderzeń dronów, amunicji kierowanej. Uderzeń sił powietrznych, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo ważne jest to, że Rosja od samego początku nie razi systemów kierowania państwem ukraińskim. Prezydent Zełęski od samego początku spotyka się z przedstawicielami, z oficjalami z całego świata w Kijowie i wyjeżdża w sposób absolutnie nie, niepokojony przez rosyjskie ostrzały z Kijowa na spotkania na całym świecie. Tak jak powiedziałem, nie są paraliżowane, nie są niszczone rakietowo, dronowo środkami napadu powietrznego właśnie węzły logistyczne, którymi Ukraina odbiera pomoc, e, pomoc z Zachodu. I to trzeba jasno podkreślać, bo ponieważ jak mantrę media głównego nurtu powtarzają kłamstwo o wojnie pełnoskalowej. Wojna pełnoskalowa oczywiście może być, może nastąpić. Ta opcja cały czas jest na stole, e, natomiast e, jak, doty, jak dotąd to nie był cel. Zresztą Rosjanie nazywają, to jest terminologia rosyjska, ja tego nie oceniam, e, natomiast... E, Rosjanie nazywają to specjalną operacją wojskową. Nie ogłosili e, wojny z Ukrainą. To też jasno trzeba, e, trzeba podkreślić. W związku z tym też warto e, zwrócić uwagę na to, co może się e, wydarzyć w ciągu najbliższych tygodni, najbliższych miesięcy. Niewątpliwie ważnym horyzontem jest 20 stycznia zaprzysiężenie za przysiężenie 47 prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Wiemy, że Trump. Ma całkiem sporo spraw do, na kierunku chińskim, na kierunku blisko wschodnim. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że są to o wiele ważniejsze strategiczne kierunki dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast to nie jest tak, że Donald Trump jest w stanie cokolwiek dzisiaj Rosji narzucić. Jeżeli 18 pakietów sankcji nie, nie dało żadnego, realnego rezultatu, a gospodarka rosyjska rośnie o 3-3,5% rocznie, jeżeli chodzi o ten rok. Jeżeli Rosja jest w stanie wykrwawiać Ukrainę, niszczyć natowski sprzęt, szkolić swoich żołnierzy w boju i być silniejsza niż była w 2021, co przyznają tacy generałowie jak generał Kawoli czy generał Hodges, generałowie NATO, no to jasne jest, że tutaj inicjatywa jest po stronie rosyjskiej i wcale Rosja nie musi iść na żadne amerykańskie pogróżki, prawda, propozycje, ultimatum czy coś takiego. No, nikt w Moskwie się Donalda Trumpa nie przestraszył, ani się nie przestraszy. No, to co do tego nie ma, nie ma żadnych, żadnych wątpliwości. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że teraz niewątpliwie toczy się gra o zdobycie konstytucyjnych granic Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Oczywiście w tych granicach, które zostały zatwierdzone i, i przez samą Federację Rosyjską i w tych granicach, w została Federacja Rosyjska uznała niepodległość Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, w tych granicach, w których zostało przeprowadzone także referendum na tych, w tych obwodach, które Rosjanie zajęli Ukrainy. Niemniej jednak, już teraz warto zwrócić uwagę na te wypowiedzi strony rosyjskiej. Władimir Putin uznał użycie właśnie amerykańskiej broni do rażenia celów w głąb Federacji Rosyjskiej za no, wejście NATO do wojny z Rosją. Również rzeczniczka msz rosyjskiego, Maria Zacharowa, skomentowała te doniesienia o decyzji Stanów Zjednoczonych. Przypomniała, że powołała się na Słowa Władimira Putina z września bieżącego, bieżącego roku. No i wprost powiedziała o tym, że odniosła się do tego, że będzie to wejście krajów NATO do wojny z Rosją, że państwa NATO będą w stanie wojny z Rosją, jeżeli dojdzie do użycia natowskiej broni, do rażenia celów w głębi Federacji Rosyjskiej. Ta sprawa, oczywiście, też była przedmiotem wypowiedzi wielu innych czołowych. Takich można powiedzieć urzędników rosyjskich, chociażby przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Dumy Państwowej, Leonida Słudzkiego, który powiedział wprost, że takie uderzenia systemem, właśnie systemami amerykańskimi w głąb Federacji Rosyjskiej, doprowadzą do poważnej eskalacji. Co nie oznacza oczywiście. Co nie, nie wyklucza użycia broni jądrowej. Tutaj trzeba jasno również powiedzieć, że i po wypowiedziach Władimira Putina, i po wypowiedziach innych polityków rosyjskich, jasno wynika, że uderzenie czy na Moskwę, czy na Sankt Petersburg, czy na inne obiekty bardzo istotne z punktu widzenia Funkcjonowania infrastruktury krytycznej Federacji Rosyjskiej. Jeżeli dojdzie do porażenia tych obiektów, Rosja może użyć taktycznej broni jądrowej. Dzisiaj nikt na Zachodzie, na tak zwanym kolektywnym Zachodzie, nie jest przygotowany do, pełnoska, do pełnoskalowej wojny z Rosją, czy w ogóle do wojny z Rosją. Dzisiaj Zachód jest zmęczony, dzisiaj Zachód jest osłabiony sankcjami na Rosję. Wystarczy spojrzeć na kondycję gospodarki niemieckiej, wystarczy spojrzeć na kondycję przemysłu motoryzacyjnego, na kondycję w ogóle. Przemysłu niemieckiego. No, przecież skąd się biorą te pomysły umowy z Mercosurem, czyli z, tymi, z tym sojuszem państw Ameryki Południowej, z tym z strefą wolnego handlu? I chodzi o to, aby te, z Ameryki Południowej sprowadzać produkty rolne do Unii Europejskiej, a w zamian za to, aby przemysł niemiecki mógł eksportować bez ceł swoje produkty do Ameryki Południowej i ratować niemiecką gospodarkę. No, to się właśnie pojawia na kanwie. Tych potężnych problemów, które są po odcięciu gospodarki niemieckiej od taniego rosyjskiego gazu. Dzisiaj Europa ma zadyszkę, dzisiaj Europa nie ma efektywnego przemysłu zbrojeniowego, nie ma rezerw, jeżeli chodzi o uzbrojenie, wreszcie nie ma woli walki. No też trzeba jasno powiedzieć, nikt nie będzie na, na zachodniej Europie umierał za interesy oligarchów ukraińskich czy, czy w nieswojej po prostu wojnie. No, w Polsce są tacy wyrywni, którzy chcą wysyłać. Kontyngenty wojska polskiego, chociażby w celach stabilizacyjnych, prawda, po zamrożeniu konfliktu i tak dalej, co jest szaleństwem. W interesie państwa polskiego jest nie tylko zakończenie wojny na Ukrainie, ale zakończenie tej wojny w taki sposób, aby Polska nie musiała płacić na utrzymywanie Ukrainy i Ukraińców. No to jest w oczywisty sposób yy, zrozumiałe: w interesie państwa polskiego nie jest dokładanie do, do państw do funkcjonowania państwa ukraińskiego. w żaden W żadnym razie. Podobnie musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli dojdzie do eskalacji konfliktu przez decyzję administracji amerykańskiej, to wówczas Rosja może rzeczywiście rozszerzyć. Tę wojnę, może, może do, do, do wojny pełnoskalowej, jak najbardziej, może być ponowne uderzenie na Kijów, e, tylko że już skuteczne, nie mające na celu działania hybrydowe, zmianę władzy, zainstalowanie prawda, no, kogoś z zewnątrz, ale po prostu zajęcie Kijowa, może być e, próba odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego, zajęcie Odessy, pójście śladem nicerycy Katarzyny II, zajęcie historycznej krainy Jedysan, e, i, i prawda, tutaj też e, nie dość, że od Ukrainy od drugiego morza, no bo morze Azowskie już straciła Ukraina, no ale także zajęcie chociażby Zakarpacia, wyjście na to takie geostrategiczne połączenie z Republiką Nadniestrzańską i silny nacisk geopolityczny, wojskowy także na Mołdawię. To też jest możliwa, możliwy wariant skutek tej, tej decyzji no, administracji amerykańskiej. Co do co do dalszych losów Ukrainy, warto sobie zdać sprawę z tego, że dzisiaj już liczebność państwa ukraińskiego, liczba obywateli spadła poniżej 30 milionów w stosunku do ponad 51 milionów w 1992 roku. Warto, zauważyć, warto zwrócić uwagę na niewydolny system emerytalny, na tragiczną demografię. Na zniszczoną infrastrukturę krytyczną, na to, że dzisiaj Ukraina jest na kroplówce tak naprawdę finansowej z zachodu, że społeczeństwo ukraińskie się radykalizuje, że radykalizuje się establishment polityczny ukraiński, że tacy czo politycy czołowi dzisiaj ukraińscy dzisiaj jak Wołodymyr Zełenski, którego kadencja prezydencka wygasła 20 maja 2024 roku, już oskarżają Polskę o to, że Polska nie dość mocno, nie dość silnie wsparła Ukrainę. No to trudno nie założyć takiego scenariusza, jednego z wariantów rozwoju sytuacji w przyszłości, że dojdzie do... Jeszcze większego oskarżania Polski, że po zamrożeniu konfliktu, być może podpisaniu rozejmu, być może traktatu pokojowego, zradykalizowana elita polityczna ukraińska, oligarchowie również oskarżą Polskę o klęskę, że budowanie tożsamości ukraińskiej będzie się budowało w kontrze do, do Polski, a nie do Rosji, że narodzi się swoisty geopolityczny syndrom sztokholmski i dojdzie do zbliżenia ukraińsko-rosyjskiego i ukraińsko-niemieckiego. No, tragicznie. Wariant dla państwa polskiego, biorąc pod uwagę wielomilionową diasporę ukraińską w Polsce, biorąc pod uwagę to, że po demobilizacji setki tysięcy żo zdemobilizowanych żołnierzy ukraińskich będzie chciało wrócić do swoich żon, do swoich partnerek, do swoich dzieci, które wyemigrowały na zachód, to jest pojawienie się ludzi z problemami, bardzo często problemami psychicznymi, z PTSD, z bojowym syndromem stresu pourazowego, którzy mogą ze sobą mieć bardzo różne rzeczy w swoich plecakach i torbach. No wiemy, że przecież z Woj Ukrainy jest robiony przemyt broni i innych niebezpiecznych rzeczy, więc to, to się może nasilić. Mówi o tym kontrwywiad cywilny Czech. Szkoda, że nie mówi o tym kontrwywiad Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego. No widać, że pan generał Stróżyk jest zajęty konferencjami prasowymi i robieniem prezentacji w PowerPoincie, ale to nie przyczynia się do bezpieczeństwa państwa polskiego. Niestety, mówiłem o tym już wielokrotnie w podcaście geopolitycznym. Kontrwywiad czeski, który przeszedł opcję zero... W służbach specjalnych mówi takie rzeczy otwartym tekstem, że grozi wzrost przestępczości, grozi rozwój mafii ukraińskiej na, w Czechach, jeżeli zdemobilizowani mężczyźni ukraińscy przyjadą do swoich żon, partnerek, do swoich dzieci, których jest ponad 300 tysięcy w Czechach. A to 300 tysięcy, a kilka milionów w Polsce. no To jest różnica i to jest też różnica kalibru i skali zagrożenia. No też warto o tym pamiętać, warto mieć to na uwadze. No i ostatnia sprawa, też warto wiedzieć o tym, że eskalacja, o której mówi, mówi dzisiaj bardzo wielu ekspertów, która jest dziś na horyzoncie, może doprowadzić także do uderzenia odwetowego w kraje, które, przez które przechodzi ta pomoc bezpośrednia dla Ukrainy, przez które no, te rakiety systemu. Atakkiem, prawdopodobnie będą przechodzić przez Polskę. No Polska jest tutaj niestety narażona na atak odwetowy ze strony, ze strony Rosji. Eskalacja napięcia na, na Ukrainie będzie oznaczała zwiększoną migrację i kolejne problemy związane z, z koniecznością, prawda, tutaj różnego rodzaju pomocy humanitarnej. No Znając nadgorliwość polityków w Warszawie, będzie to oznaczało kolejne wydatki z naszych pieniędzy, z podatników pieniędzy na system ochrony z, z zdrowia, na pomoc społeczną, na różnego rodzaju, prawda, tak itd. i tak dalej, i tak dalej dla, tych, dla tych migrantów. No i wreszcie warto sobie. Warto też mieć na uwadze to w ramach różnych scenariuszy rozważanych, że Ukraina, która przegrywa te wojny i przegra tę wojnę z Rosją, wyjdzie bardzo osłabiona, zradykalizowana, mająca jednocześnie stosunkowo niezły sprzęt zachodni. Pamiętajmy, że system etak z jego zasięg do 300 km w głąb, to nie tylko w głąb Federacji Rosyjskiej, to nie tylko Zasięg na wschodzie, ale potencjalnie także zasięg na zachodzie. I czy nie nastąpi zmiana sojuszy po wojnie? Nikt dzisiaj nie da takich gwarancji. To warto zwrócić uwagę, już na zakończenie powiem, jak wielką ewolucję przeszli politycy w Warszawie, jak wielką ewolucję przechodzą media, które zaczynają mówić, Językiem, którego ja używam od początku i to nie od 2022, ale od 2014. Mówią o tym, że nie, nie warto więcej pomagać Ukrainie, że to nie nasza wojna. Problem tylko w tym, że ci wszyscy politycy, którzy obwieszali się ukraińskimi flagami, którzy występowali w mediach głównego nurtu z ukraińskimi wstążkami, budowali taką atmosferę przyzwolenia na Bezwarunkowe wspieranie Ukrainy, często bezprawne, bo ta ustawa z grudnia, ta umowa polsko-ukraińska z grudnia 2016 i z lipca 2024 roku, te umowy są po prostu nielegalne w świetle polskiej konstytucji, nie zostały zaaprobowane przez polski parlament, ratyfikowane, a wszystko, co dotyczy kwestii obronności, musi być ratyfikowane przez parlament, jeżeli chodzi o umowy międzynarodowe. No to ci ludzie dzisiaj mówią inne rzeczy. Jedni powiedzą, że dobrze, że zmądrzeli, że. Też zaczynają mówić tym językiem. To nie nasza wojna. Z drugiej strony, no, trzeba jasno powiedzieć, że ci ludzie są współodpowiedzialni za biedę Polaków, za to, że Polska się rozbroiła, że przekazała za darmo ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego rodzaju ponad 350 czołgów, ponad 250 bozów, bojowych wozów piechoty, ponad 150 kołowych transporterów opancerzonych ponad no naście samolotów mnóstwo. Tysiące, tysiące różnego, różnego sprzętu wartego dziesiątki miliardów. No to są niestety fakty. Ci ludzie, którzy dzisiaj no, rozkładają ręce i mówią, że no, popełniliśmy, bo no, są współodpowiedzialni za to wszystko, co, co było. Ja od samego początku mówiłem, to nie nasza wojna. Polska wyjdzie jak najgorzej na tej wojnie. Polska będzie miała potężne problemy wewnętrzne z rozmyciem homogeniczności, jednorodności etnicznej państwa polskiego. Będzie wzrost przestępczości, będzie problem z relacjami z Ukrainą. Ukraina będzie roszczeniowa, będzie arogancka. Nastąpi zbliżenie ukraińsko-niemieckie, a nawet ukraińsko-rosyjskie. Od samego początku mówiłem, byłem bardzo mocno atakowany. To najdelikatniej jak tylko się da powiedzieć. Byłem szykanowany przez, przez władzę, przez media nurtu. Pamiętacie Państwo to, co wypisywał Stanisław Żaren, który dzisiaj na Twitter, dawnym Twitterze, obecnie serwisie X, mówi o tym, apeluje, aby nie eskalować wojny z Rosją, konfliktu z Rosją. No to jest szczyt bezczelności. Zresztą warto zwrócić uwagę już na zakończenie na ostatnią wypowiedź, to jest bodaj z, z ubiegłego tygodnia. Wywiad, którego wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak udzielił redaktorowi Bogdanowi Rymanowskiemu. Gdyby e, ktokolwiek. Poza mainstreamem powiedział takie słowa, które Bosak wypowiedział w ubiegłym tygodniu jeszcze w 2022 roku, no pewnie otrzymałby zarzuty prokuratorskie, biorąc pod uwagę tę ustawę Kagańcową, która w 22 roku została, została prawda, przyjęta. Bosak powiedział, to jest cytat z wicemarszałka Sejmu, że wojna na Ukrainie została spreparowana, została spreparowana przez Amerykanów. No, Rymanowski był niezwykle zaskoczony, był niezwykle zaskoczony, no ale widać, że to jest musz, przysłowiowa, musztarda po obiedzie. No, Krzysztof Bosak był jednym z tych polityków, którzy się obwieszali ukraińskimi wstążeczkami. To byli ludzie, którzy właśnie można powiedzieć, budowali to przyzwolenie na wspieranie Ukrainy, czyli na, na pauperyzację, na ubożenie Polaków na rozbrajanie nas z naszego, z naszego sprzętu obronnego. Natomiast dzisiaj sytuacja państwa polskiego jest bardzo zła. Niestety grozi nam wepchnięcie do wojny z Rosją. Grozi nam wejście do bezpośredniego konfliktu z Rosją i uderzenia odwetowe rosyjskie. A wiemy doskonale i wielokrotnie to w podcaście geopolitycznym mówiłem, że Polska do żadnej wojny jest nieprzygotowana. Polska nie ma schronów. Polska nie ma systemu obrony cywilnej. Polska nie ma systemu obrony powietrznej. W związku z tym Trzeba jeszcze raz głośno powiedzieć: to nie nasza wojna, nie idziemy na żadną wojnę. Jak najszybciej należy normalizować relacje z Rosją i Białorusią i dokonywać mądrych wyborów w kampanii prezydenckiej 2025 roku. Dziękuję Państwu za uwagę.